Naszym gościem jest pan Gabriel Janowski, prezes Przymierza dla Polski. Panie ministrze, właściwie tutaj jesteśmy w Sejmie, bo odbywa się Komisja Obrony Narodowej. Bardzo ważne wydarzenie w dniu dzisiejszym dotyczące katastrofy smoleńskiej. Jak pan skomentuje samo tłumaczenie pana ministra Millera i jak pan skomentuje coś, co nazywa się raportem Millera? Znaczy w tej chwili tylko bardzo krótko przysłuchiwałem się tym wyjaśnieniom składanym przez pana ministra Millera, natomiast sam raport. Ja bym nazwał ten raport takim, może nie wiem, czy to trafne jest, ale takim poprawnie politycznym, który rzeczywiście nie wyjaśnia do końca tych spraw, nie sięga korzeni, nie jest zdecydowany w pewnych ocenach, które powinny paść, pomijając wszystko inne. No, raport musi być pełny, w sensie, prawda, wszystkich okoliczności. A tam nie wszystko jest w moim przekonaniu w proporcjach właściwych ujęte. I to jest słabość tego. Tak jak słabością było od samego początku, według mnie, postępowanie strony rządowej i polskiej, które nie było ani zdecydowane, ani jednoznaczne, ani do końca w interesie Polski. Bo już kiedy panowie się spotkali, premierzy Putin i Tusk, powinna być tam jednoznaczna, wyrażona wola Polski uczestniczenia na równych prawach w procesie dochodzenia do tej prawdy, czyli wyjaśnianiu w komisji. Jeżeli pan Putin jest przewodniczącym tego zespołu i komisji, to automatycznie współprzewodniczącym na równych prawach powinien być pan Tusk i tak on powinien zareagować, a nie patrzeć w telewizji, w ekrany, które mu tam pan Putin podstawiał, prawda, i wyjaśniał coś. To było takie żenujące widowisko, gdzie chłopiec słucha nauczyciela i nie reaguje, no, co ten nauczyciel, między nami mówiąc, wygaduje. A czego panu brakuje w tym raporcie? To, co powiedziałem, no, raport nie jest całościowy w tym sensie, że pomija pewne rzeczy. Według mnie same choćby sprawy związane z dowodami, poczynając od wraku, poprzez skrzynki i wszystkie inne, prawda, elementy, które składają się na dowody, czy na źródło, z których można, przepraszam, czerpać. Przepraszam. A co panu, czego panu brakuje w raporcie Millera? No przede wszystkim mi brakuje spraw związanych z dowodami, a więc odniesienie się do tych dowodów, których do samego wraku, prawda, który nie był bezpośrednio, że tak powiem, dowodem do skrzynek oryginalnych nagrań i tych wszystkich elementów, które składają się na bezpośrednie dowody, a które są, że tak powiem, potraktowane jakby no, nie do końca poważnie, po macoszemu. Panie pośle, ja odniosłem takie wrażenie, że nie potrafimy szkolić pilotów. Czy zgadza się pan z tym? Znaczy, jest to jeden z bardzo takich ważnych elementów w tym raporcie. To znaczy ja mogę tylko wnioskować na podstawie tego, co nam powiedziano i opinii osób, z którymi się komunikowałem w tej sprawie. Ja mogę powiedzieć tak, może żeby nie wchodzić w detale. W jaki sposób upadek tego samolotu, jeśli tak można powiedzieć, ta katastrofa, to jest po prostu katastrofa, upadek państwa polskiego. My nie mamy żadnej instytucji państwowej sprawnie działającej, z której byśmy byli dumni i powiedzieli, spełnia swoje zadania od początku do końca. Bardzo często są to atrapy, bardzo często są to tylko, prawda, fasady, wydmuszki, przepraszam za te określenia. I myślę, że wojsko jest jednym z takich elementów po prostu, tam rozprężenie, tam wiele takich rzeczy, które nie dociągnieć, mówiąc bardzo łagodnie, no ma miejsce. Ja sam jeszcze pamiętam wcześniej, kiedy byłem ministrem, byliśmy tam zapraszani na rozmaite spotkania i widziałem te lotniska, widziałem te zachowania niektórych osób, no to dla mnie były nie do zaakceptowania. Po prostu tam nie było wojskowego, to co się mówi, prawda, drylu, dyscypliny. Tam były takie towarzyskie grupy, które jakieś tam coś organizowały, robiły. Nie ma, jeszcze raz powiadam, państwa polskiego, poważnego, sprawnie działającego. Jest to zbieranina rozmaitych układów, układzików, interesów, interesików, legatów, obcych interesów i tak dalej. To jest przerażające.
To za to ponosi odpowiedzialność w takim razie. Pana, zawsze za stan państwa ponoszą odpowiedzialność politycy, bo to oni, to im wyborcy powierzają władztwo nad państwem. I politycy. Powiem, może zabrzmi to zbyt radykalnie, ale tu nie było ani jednego rządu, ani jednego premiera, który prawdziwie myślał po polsku i o Polsce. Mówiłem to w 2005 roku w czasie debaty sejmowej. Wtedy powiedziałem dokładnie, nie ma tu ani jednego klubu, ani jednej partii, gdzie prawdziwie po polsku i o Polsce się myśli. I dzisiaj tę opinię podtrzymuję. A jak pan skomentuje zamierzenia pana ministra Sawickiego, który, no, znowu mamy kryzys cukrowy, powolutku się zbliża, bo już na giełdach widać to. No i minister Sawicki właściwie zamierza niewiele. No, to jest oddzielny temat, powiedziałbym, cukier czy w ogóle polskie rolnictwo, prywatyzacja i tak dalej. Ale wracając do niejako ściśle tylko do cukru, no to co się stało w Polsce, że rządy pana Mazowieckiego rozpoczęły destrukcję, powiedziałbym, polskiego przemysłu cukrowniczego, kontynuowali to jego następcy, pan Buzek, Miller, doprowadzając do tego, że wyzbyliśmy się jednej z ważniejszych dziedzin rolniczej wytwórczości wielce dochodowej, jaką jest przemysł cukrowniczy, szeroko rozumiany, bo to nie tylko produkcja cukru, ale Polska była trzecim producentem cukru i maszyn, urządzeń. Budowaliśmy fabryki, poczynając od Chin, poprzez Związek Sowiecki, Indie, Afrykę i tak dalej. I to na własne niejako życzenie zostało w dużej części za psi grosz sprzedane Niemcom, którzy tu chcieli przejąć cały kompletnie polski rynek cukrowy, rynek w sensie zbytu i produkcją cukru. No, na skutek tych moich kolegów bardzo stanowczych działań udało nam się ocalić cząstkę tego cukru. Powstała Krajowa Spółka Cukrowa, będzie prywatyzowana z udziałem plantatorów i pracowników i to bardzo dobrze. Natomiast źle się stało, że choćby ostatnia cukrownia, która sprzedawali Anglicy, Glinojec, nie została kupiona czy odkupiona przez Polaków. To był bardzo dobry zakład z dużym limitem cukru. No między innymi na skutek błędów popełnionych przez ministrów i rolnictwa i skarbu, czy ich takiej indolencji w tym względzie. Więcej, plantatorzy, którzy chcieli przejść do Krajowej Spółki Cukrowej z Glinojecka, z tej właśnie fabryki brytyjskiej, mieli utrudnienia i faktycznie minister nie wyraził zgody. To jest dla mnie w ogóle niepojęte, żeby minister rolnictwa, wyobrażam sobie Niemiec, nie pozwolił na przykład na przejście niemieckim Bauerom do niemieckiej firmy, tylko kazał im trwać na przykład w firmie obcej. No. I tych przykładów można tutaj podać bardzo wiele i mnożyć i to jest niepokojące. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o rolnictwo, wszyscy dzisiaj politycy jak jeden odmieniają przez wszystkie przypadki, że dopłaty muszą być równe i tak dalej. I to niewątpliwie jest w jakiś sposób słuszne, ale te dopłaty wcale nie rozwiązują polskiego rolnictwa. To jest taka kroplówka, która utrzymuje to polskie rolnictwo w takim stanie, powiedziałbym, no nie chcę powiedzieć agonalnym, bo to jest za mocne słowo, ale na pewno nie bardzo rozwojowym i takim przyszłościowym. Więc innych sposobów trzeba szukać na rozwój polskiego rolnictwa, bo potencjał jeszcze jest duży, nie jest ono jeszcze tak zdegradowane jak na Zachodzie poprzez nadmierne uprzemysłowienie, koncentrację czy chemizację. Niestety tych walorów się w tym rozmiarze nie dostrzega, a szkoda.